Czy nasza gwiazdeczka też idzie z nami? A wyobraź sobie, że idzie. Przecież widzę, że ty jej nie lubisz, ona ciebie też nienawidzi. Dlaczego? Ona się zachowuje, jakby to jej 1,50 m przewyższało mnie co najmniej o głowę. Bolało, jak spadłeś z nieba? Frajer. Brad Pitt, to ty nie jesteś i Angeliny nie wyrwiesz. Czy ty mi właśnie mówisz, że Bartkowi podoba się Martyna? Masz mi zaufać, jesteśmy kuzynami. No. Co? No proszę, co tu się dzieje? Martyna i Jacek są kuzynami. Świetnie się dogadują i dużo czasu spędzają razem. Martyna lubi kolegów Jacka, ale nie Bartka Witeckiego. Chłopak bardzo ją denerwuje, bo wygłupia się i wciąż jej dogryza. No super. A masz jakieś plany na dzisiaj? Wiesz co, na dzisiaj właśnie nie. No myślałam w sumie, że coś zaproponujesz, bo dawno nigdzie razem nie byliśmy. No niby jutro ta impreza, no ale... A no właśnie, jutro impreza, ale dzisiaj chciałem... Może wyskoczymy na rynek, nie wiem, wezmę kilku kumpli, wiesz. No dla mnie spoko, no ma być ładna pogoda, więc no ja chętnie. Lecisz z nami dzisiaj na miasto? No, z tobą wszędzie, ale to w takim razie jest pytanie, czy nasza gwiazdeczka też idzie z nami? A wyobraź sobie, że idzie. I dzień od razu stał się piękniejszy. To słuchaj, świeć nam wieczorem jaśniutko, to na pewno się nie zgubimy. Dobra, trzymajcie. Nie mówiłeś, że on też z nami idzie? No, mówiłem o kumplach, no więc to jest chyba oczywiste. No nie, dla mnie twoi kumple to jest Oskar i reszta. A nie Bartek, wiesz, że go nie znoszę i nie chcę z nim nigdzie wychodzić. No ale to nie jest moja wina, że wy się nie lubicie. To jest mój przyjaciel, ja nie mogę go tak zostawić. Okej, to w takim razie ja sobie odpuszczę, bo nie mam ochoty nigdzie wychodzić z tym kretynem. Kocham Jacka, jest dla mnie jak brat. Uwielbiam spędzać z nim czas i jak zabiera mnie na spotkania z kumplami. Ale kurde, czemu on musi przyjaźnić się z takim idiotą? Nie znoszę Bartka, zachowuje się jak dzieciak. Bartek skrycie kocha się w Martynie, o czym dziewczyna nie ma pojęcia. Chłopak nie wie, jak jej to okazać, dlatego ciągle się z nią droczy. O co chodzi między tobą a Martyną? No ale co, o co? No przecież widzę, że ty jej nie lubisz, ona ciebie też nienawidzi. No dlaczego? Ja ją bardzo lubię wkurzać. Weź, przestań, to już nie jest śmieszne nawet. Czemu ty nie możesz się z nią po prostu dogadać? Ja się z nią dogadam. Jak nasza bogini raczy zejść z Olimpu i zbratać się z takim zwykłym, małym śmiertelnikiem jak ja. A do tego raczej za szybko nie dojdzie, więc widzisz, no nie mamy tematu. Ale proszę cię, porozmawiaj z nią. Dobra. Głupio mi się przyznać, że Martyna mi się podoba. Na pewno by mnie wyśmiała. Od razu widać, że mnie nie lubi. Jest dla mnie tak złośliwa, że no ja nie mam wyboru, też muszę. Nie rozumiem, dlaczego ta dwójka tak skacze sobie do gardeł. A ja muszę wybierać między kuzynką a kumplem. No, muszę jakoś pogodzić Martynę i Bartka. Jacek ma już dosyć napiętej atmosfery między Martyną a Bartkiem. Postanawia, że wymyśli coś, żeby zaczęli się lubić. Okej, masz chwilkę? No, powiedzmy, że mam, co chcesz. No, słuchaj, Bartek to jest super koleś, no... Mhm, chciałbym cię przeprosić za wszystko. Czeka w Radowiaźle. No powiem ci, że nie wygląda specjalnie, jakby chciał mnie przepraszać. No proszę cię, serio, naprawdę. No... Chodź. Siema, byku. Wiadomo, gdzie lecimy dzisiaj wieczorem? No pewnie na rynek, ale chciałeś coś powiedzieć Martynie, prawda? Słucham. A to mi w ogóle jest wolno się odezwać w towarzystwie tej miłościwie nam panującej. Oby żyła wiecznie! Afrodyty? To może ja jednak sobie pójdę? Nie, ty nigdzie nie idziesz. A ty mi coś obiecałeś, prawda? No stary, tak, ale jak ja ją widzę, to po prostu nie mogę się powstrzymać. Ona się zachowuje, jakby to jej 1,50 m przewyższało mnie co najmniej o głowę. Po pierwsze, 1,60 m, a po drugie, to nie jest wielka filozofia patrzeć z góry na 5-latka. Aha, bo co, bo czasami się powygłupiam? Ja jakoś w tym nie widzę nic złego, wiesz? Wiesz co, bo twoje pole widzenia zasłania całkowicie twoje ego. Aha, przynajmniej za tym, co ja mówię, idą jakieś czyny. Tak? Tak. Jesteś pewny siebie? No powiem ci tak. Brad Pitt to ty nie jesteś i Angeliny nie wyrwiesz. Tak? Chcesz się przekonać? Tak. To patrz i podziwiaj. Patrz. No to powodzenia. Cześć, Bartek jestem. Dobra. No hej, Wiktoria, znamy się? Nie, ale słuchaj, nie mogę się oprzeć wrażeniu, że kogoś mi przypominasz. Kogo? Wyglądasz dokładnie jak moja następna dziewczyna. Może wyskoczymy gdzieś wieczorem. Wiesz co, nie jestem zainteresowana, także sorry. Co, za wysokie progi? Bolało, jak spadłeś z nieba? Frajer. Prosiłem cię o coś, tak? No, co?
Tak się przychwalał pajac i co? Wiedziałam, że mu się nie uda. Która normalna laska spojrzałaby na Bartka? Może uda mi się przekonać Oskara i resztę, żeby też nie chcieli z nim wychodzić. Martyna najbardziej byłaby zadowolona, gdyby pozbyła się Bartka z towarzystwa. Ma już nawet pomysł, jak to zrobić. Z nami dzisiaj wieczorem? Jasna sprawa. Czy kiedykolwiek opuściłem jakieś mela? Naprawdę? A wiesz co, no już się bałam, bo bez ciebie to byłoby nudno. Czyli powiadasz, że lubisz moje towarzystwo? Co, jeszcze tego nie zauważyłeś? Wiesz co, jakoś mi to umknęło. Wiesz, że ja też lubię twoje? No bardzo mnie to cieszy. Czyli chciałbyś, żebym poszła wieczorem, prawda? Ja nie widzę innej opcji, no nie? No to może być pewien problem, bo Bartek też się wybiera, z nim to ja nie chcę nigdzie iść. Co to za problem? Masz mnie na przykład? Czy ja właśnie słyszałem swoje imię? Pewnie opowiadałaś chłopakom o tym, jak jestem niebiańsko przystojny, jak się we mnie na zabój kochasz, nie? Powiem ci tak, nawet gdybyś był ostatnim facetem na ziemi, to wolałabym umrzeć samotnie niż być z tobą. Aha. No spoko, bo ja nie jestem zainteresowany takimi wrednymi księżniczkami, wiesz? No, rycerzem na białym koniu to ty nie jesteś. Stawiałabym raczej, nie wiem, na klauna na ośle. No nieładnie, Martynka, wiesz co? Najpierw bajerujesz ze mną, a teraz sobie kręcisz na moich oczach z kimś innym. Serio? No, nie wróżę ci szczęścia. Bajerowałaś z Oskarem? Masz ty rozum i godność człowieka, dziewczyno? Przecież to jest zwykły podrywacz. To nie jest twoja sprawa, kogo bajeruję, okej? Co tutaj się dzieje? Bartek Witecki, to się dzieje! Stary, co ty znowu zrobiłeś? Co? Czy oni muszą zachowywać się jak dzieci? Zamiast się pogodzić, to ta rozmowa wszystko pogorszyła. No i jeszcze teraz ta kłótnia przy sklepiku. No muszę znaleźć jakiś sposób, żeby się dogadali, choćby nie wiem co. Jacek już nie wie, co robić. Sytuacja między Martyną a Jackiem jest tragiczna, a on czuje się z tym coraz gorzej. Mam do siebie pytanie, ale no, ono może być trochę takie dziwne, ale no... Dlaczego nie umówiłaś się z Bartkiem? Z tym typem, który cały czas się patrzył na laskę w Radio Węźle. Co? No tak, podbijał do mnie i tak robił maślane oczy do Martyny. To po co mi taki? Czekaj. Czy ty mi właśnie mówisz, że Bartkowi podoba się Martyna? No tak, to jest przecież oczywiste. No ja wiem, że wy facecie jesteście lekko opóźnieni, ale żeby aż tak... Nie no, bo oni się nienawidzą, a Bartek ciągle po niej ciśnie. No ale co na to Martyna? No, Martyna się z niego śmieje, no i traktuje go z góry. No właśnie, przecież ci nie powie, że się zabuja w twojej kuzynce. Ty masz rację. Słuchaj, pomożesz mi jej smiknąć? No w sumie spoko, może mi nie zrozumiała. Jak mogłem nie wpaść na to, że Bartkowi podoba się Martyna? Teraz to wszystko ma sens. Skoro nie udało mi się ich pogodzić, to muszę ich ze sobą zeswatać i po kłopocie. Następnego dnia Jackowi plan zeswatania Martyny i Bartka wydaje się banalnie prosty. Nie myśli o tym, że kuzynka i przyjaciel nie mogą nawet na siebie patrzeć, więc to może być trudne. Jak ja mam ją zbajerować? No przecież ci tłumaczyłem, no musimy ich jakoś zamknąć w tym kantorku WF-istów. Dobra. Czekaj, coś wymyślę. Proszę panią, co się stało? Oj nie, co się dzieje? No bo w łazience u dziewczyn w ogóle wybuchło wszystko i rozwalili się właśnie umywalka i woda. I woda jest wszędzie. No nie wiem, proszę panią, ale woda naprawdę wszędzie jest tam. Będzie przy tej imprezie i wy jeszcze rozwaliliście łazienkę. Cała szkoła w ogóle tutaj. Idę zobaczyć, kto to zrobił. Nie moja wina. Masz? Pierwsza część planu za nami, tylko teraz musimy ich tam jakoś zaciągnąć. Dobra, czekaj. Ty się zajmij Martynem, ja się zajmę Bartkiem, okej? Okay? Okej, dobra. Wiktoria uważa, że to świetny pomysł, żeby zamknąć Bartka z Martyną w kantorku. Wykorzystuje fakt, że podoba się chłopakowi, żeby go tam zaciągnąć. Hej, Bartek. Cześć. Ej, słuchaj, wiem, że wczoraj to tak trochę źle wyszło, ale naprawdę tak się źle czułam. No wiesz, nie ten humor, ale myślę, że zaproszenie dalej aktualne. Aha, no... Nie wiem, czy ja się dam tak łatwo przeprosić. No, nie dasz. No myślę, że cię jakoś to wynagrodzę. Chodź. Chodź, zobaczysz, będzie fajnie. Martyna niczego nie podejrzewa. Nie spodziewa się przecież podstępu ze strony kuzyna. Straciłaś żałuj, że cię nie było. No nie było mnie, bo wybrałeś Witeckiego zamiast mnie. O matko, no już nie marudź. Ale nie, faktycznie, przepraszam.
No, postąpiłem trochę nie fair. No okej, okay, no trudno. No po prostu też mi jest przykro, bo dawno się nie widzieliśmy. No dzisiaj jest ta impreza walentynkowa, to przynajmniej też na nie idziemy razem, no ale to o, mało. Właśnie. Ale jeszcze mam dla ciebie jedną niespodziankę. Co masz? Co to jest? Słuchaj, to jest szalik i będę ci teraz wiązał. Jacek? Nie, Jacek ma opcji. Proszę, nie, zaufaj. Ja tak, tobie mam zaufać? Nie, ty masz mi zaufać, jesteśmy super, kuzynami. No zaufaj. Właśnie dlatego, nie. Nie, proszę cię, naprawdę. Okej, okay, ale to, oby to było coś dobrego. Dobra, idziemy. Aha. Nie widzisz nic? No nie widzę, no. To super. Super, świetnie wręcz. Czekaj, stój. Zaraz dostaniesz buziaczka na przeprosiny, tylko musisz mieć zamknięte oczy, bo się wstydzę, okej? Okay? Czekam z niecierpliwością. Chyba nie doczekam. Co? Jacek! Jacek, otwórz mi! Jacek, co ty? Zabiję cię! Co ty robisz? Zostaniecie tu, dopóki się nie pogodzicie. Ty co się cieszysz? Na co się mam nie cieszyć? Powiem ci, że nie najgorzej całujesz nawet. Widzisz coś kiedyś, że wyglądasz jak Joker? A pytanie, czy Ledger, czy Leto? Bo jeśli to pierwsze, to przypadkiem sprawiłaś mi komplement. No, nie trafiłeś, bo Nicholson. O, to powiem ci, że mnie zaskoczyłaś, bo nie spodziewałem się, że znasz się na filmach. No, wyobraź sobie, że tak. No, jeszcze dużo o mnie nie wiesz. To może mi coś o sobie opowiesz. To dlaczego? No słuchaj, co mamy lepszego do roboty? Jacek raczej nie kłamał z tym, że za szybko to on nas nie wypuści. Coś o mnie. Mhm. Wszystko poszło zgodnie z planem. Martyna i Bartek zamknięci w jednym pomieszczeniu. Krzyki ucichły, więc albo się pozabijali, albo po prostu ze sobą rozmawiają. Ale to powiedz mi w takim razie, czemu ty mnie właściwie nie lubisz? Ty myślałaś, że ja cię nie lubię? No tak, cały czas się no, droczysz, cały czas mnie wkurzasz, próbujesz mnie zdenerwować, no. Słuchaj, ty bez przerwy chodziłaś z głową w chmurach i nie wiedziałem, jak mógłbym zwrócić twoją uwagę. A będąc szczerym, to... No, podobasz mi się od dawna i stwierdziłem, że lepiej będzie, jeśli będziesz miała o mnie złe zdanie, niż żadne. No, mówisz poważnie. Mam ci to udowodnić? No, przez co najmniej co godzinę szukałam tego klucza i go nie ma. No dobra, ale mam swój, jakby co to można dorobić. Przecież no, ale ewidentnie ktoś go ukradł, no. No to trzeba zgłosić to do dyrektora, najwyżej wymieni zamki. No muszę dzięki zgłosić. Wielkie. No hej. Kuku! No proszę, co tu się dzieje? A wie pan, bo było widzę, że przyszedł się po zaliczenie, tak? O nie, my, ale my już pójdziemy. Miśkir, takie romanse o 19 na balu, dobrze. A nie u mnie. To może być dobry pomysł. Do mam nadzieję, że znajdzie się mój klucz. A to nie my, to już nie. No, Bartek. I kto by pomyślał, że ta królowa lodu kiedyś będzie moja? Nie powiem, zaskoczyła mnie. Martyna to naprawdę świetna dziewczyna i cieszę się, że udało nam się dogadać. A poza tym chyba coś z tego będzie. Z jednej strony mam ochotę zabić Jacka. Ale z drugiej strony chcę go tylko uściskać. Jak ja mogłam nie zauważyć, że Bartek po prostu na mnie leci? Dobrze, że Jacek otworzył mi oczy, bo mogłam stracić szansę na cudownego chłopaka. Martyna i Bartek zostali parą. Nie zamierzają jednak odpuścić Jackowi tego, że podstępem zamknął ich w kantorku włewisty. No i jak tam, pogodzeni? Bo impreza tuż. No impreza może za chwilę, ale ty naprawdę myślałeś, że twój fantastyczny plan ma jakiekolwiek szanse powodzenia? Byku, ty mi powiedz, czy ty myślałeś, że wystarczy mi z tą żmiją zamknąć w jednej klatce po to, żeby ona zdobyła moje serce? Serio? Żmija po ubliźnieniu ciebie umarłaby w konwulsjach. Więc ja chyba wolę nie ryzykować. A ja właśnie lubię ryzyko. Co? Chyba zawsze będziemy się kłócić. Ale za to godzimy się lepiej. Lecimy już, nie czekaj na nas wieczorem. Na imprezie bawisz się sam, pa! Nie mam pojęcia, co się właśnie wydarzyło. No, ale najważniejsze, że mój plan się powiódł. W końcu będę mógł wychodzić z Martyną i Bartkiem jednocześnie. A bałem się, że już nigdy do tego nie dojdzie. Ale Jacek miał minę, jak nas zobaczył. Coś czuję, że nie będzie miał z nami łatwo. I jeszcze nie raz się na nim zemścimy. Ale podoba mi się, że zrobimy to razem. Ja i Bartek. Dalej nie mogę się do tego przyzwyczaić, ale chyba naprawdę się w nim zakochałam.
To jeszcze nie koniec walentynek w szkole. Przecież dziś wieczorem impreza. Chcesz w niej uczestniczyć? Wejdź na kanał TVN na YouTube dzisiaj o 19. Weź udział w interaktywnej grze i sam zdecyduj, jak potoczą się szkolne walentynki. Thank you.